Jacka. Hej! Więc dzisiaj mamy dla Was kolejny haul i tak jak już wcześniej wspominałyśmy wielokrotnie, że będziemy haul nagrywały częściej, tak mniej więcej co miesiąc, ale one będą takie mniejsze. Teraz ten haul będzie bardziej ubraniowy, zawsze mamy więcej kosmetyków, tym razem mamy więcej ubrań, no bo w sklepach zaczęło się przeceny. Może nie ma tych ubrań jakoś bardzo dużo. Zdecydowana większość rzeczy jest w wyprzedaży, dlatego postanowiłyśmy Wam je tutaj pokazać. Pod koniec sierpnia również nagramy taki haul z wyprzedaży. Wyprzedaże nadal trwają, więc ten haul chcieliśmy Wam jak najszybciej nagrać, ponieważ może z tych, może jakaś z tych rzeczy, którą mamy, Wam się spodoba i będziecie mogły je dorwać, a naprawdę ceny były atrakcyjne bardzo. I może zaczniemy od Sinsay'a, bo mamy z tego sklepu chyba najwięcej, tak mi się wydaje. I w Sinsay'u były po prostu promocje mega, mega. To jest chyba sklep, w którym były największe promocje. A ludzi mega. Tak, ludzi też mega. Tyle ludzi. Trzeba było mieć kolejki do przymierzalni, ale no spokojnie. I do pasy, no. Najwięcej właśnie jest promocji w Sinsay'u i w H&M'ie, moim zdaniem najlepsze promocje. Pierwszą rzecz, jaką sobie kupiłam, to są to takie sznurkowe bransoletki. Ja bardzo lubię te takie sznureczki. One się szybko zużywają dosyć, ale lubię mieć takie właśnie coś czasem na ręce, do wszystkiego pasuje. Ja sobie w Sinsay'u kupiłam taki t-shirt. Kosztowała jedyne 15 zł, a tak normalnie 20, więc bardzo tanio. Tak ona wygląda. Taka zwykła, szara. Teraz wiecie, to jest mroźne, jest lato, więc myślę, że nawet latem czasem takie bluzki z długim rękawem się przydadzą. Ma tutaj taki hashtag, tu ma rękawki czarne, a z tyłu są hashtagi party, sleep i repeat, także tak to wygląda. Ja sobie w Sinsay'u kupiłam taką bluzeczkę. Jest to niby crop top, bo jak widać jest tutaj troszeczkę krótsza, ale na mnie nie wygląda ona jak crop top, jest po prostu taka krótszą bluzką i ona była przeceniona z 25 zł na 10. W sumie nie miałam rzeczy w tym kolorze, a nie chciałam brać szarej, dlatego że większość rzeczy, które kupiłam, są szare i czarno, białe, więc no wzięłam właśnie tą khaki. To jest w ogóle L-ka, a ja noszę XS-ki, S-ki, a to jest L-ka, a gdzie jeszcze M-ka, więc ta bluzka wypada naprawdę mała. Być może ona jest taka obcisła powinna być, a ja chciałam taką bardziej luźniejszą, dlatego wziąłam L-kę, więc jeśli chcecie taką bardziej obcisłą, to musicie wziąć mniejszy rozmiar, bo ta L-ka na przykład na Kasi by była, byłaby obcisła. Na mnie jest ona taka szersza. Ja z Sinsay'a kupiłam zwykły taki kolejny biały t-shirt, tak on wygląda, a z tyłu jest po prostu taki zwykły, czyli widzicie, taki zwykły biały t-shirt, to do wszystkiego w sumie takie rzeczy pasują. On przed promocją kosztował 15 zł, a po promocji jedyne 10 i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Była to ostatnia bluzka tego typu, już więcej tego nie było i ją przymierzyłam i akurat rozmiar był w miarę ok, w miarę dobrze wyglądam, więc stwierdziłam, że ją kupię, bo to w sumie takie trochę przeznaczenie, bo to była ostatnia bluzka, akurat się w nią zmieściła, mój rozmiar, więc postanowiłam, że obraz. I ostatnią już rzeczą z Sinsay'a, jaką mam Wam do pokazania, jest to znowu zwykła biało-czarna bluzka. Ma białe ciało i czarne rękawki. Jest to bluzeczka, która ma też długie rękawy. I ona ma tutaj takie, jak widać, wiązanie, co trochę śmiesznie wygląda, bo tak na przykład jak pierwszy raz ją zobaczyłam, to mówię, no takie troszeczkę lejce tutaj. Te nasze porównania. Ale właśnie jak ładnie ją zwiążecie, to naprawdę jest fajna, bo możecie też regulować jej długość. Kosztowała przed promocją 25 zł, a została przeceniona na najpierw na 19 zł, a później na 15 zł, a ostatecznie ja ją kupiłam za 10. Teraz będzie Reserved. Ja z Reserved mam aż 3 koszulki, także może zacznę od takiej. Taka zwykła, wydaje Wam się taka, może dla mnie, dla beczulki. Ja właśnie chciałam taką bluzkę, taką oversize. I widzicie, ona ma ten sam motyw co Marta. Marta do mnie zgapiła, że tej Martę wcześniej kupiłam, od Marty zgapiłam. Ale taka zwykła bluzka oversize, taka zwiewna. I ona kosztowała 20 zł, a była przeceniona z 40, także przecena 50%-owa. Ja sobie w Reserved kupiłam taką koszulkę, jak widać zwykła szara i to już jest normalny mój rozmiar, czyli S-ka. Ta koszulka jest fajna, dlatego że jest minimalistyczna. Jest tutaj napis Wake Up and Life. Taka zwykła, mój tata mówi trochę jak do spania, jak wam pokazywałam te rzeczy. Ja właśnie lubię takie szare koszulki i co mnie w tej koszulce urzekło, to przede wszystkim to, że ona ma tutaj takie jakby po prostu ucięte nożyczkami te rzeczy, one nie są jakoś zszyte, tylko są tak jakby właśnie obcięte nożyczkami i to fajnie wygląda na ramionach, bo jak na przykład często Wam się gdzieś tutaj ściąga,
to wtedy to wygląda tak lepiej, moim zdaniem. I ja właśnie lubię te takie tutaj niewykończone bluzki, że tak powiem. Więc właśnie tam je tym swoją prostotą urzekła. I ona była przeceniona z 25 zł, ciągle z 25 zł, moje koszulki są przecenione na 10, no. Ja dalej w tym samym sklepie nadal kupiłam sobie taką bluzeczkę. I zobaczcie, ona wygląda, jej wycięcie wygląda tak samo i miałam problem, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Ale tutaj był napis, nazwy sklepu, także nosi się tak, że tutaj jest przód, a tył wygląda tak, z takimi wąsami, pożytkowe miałam brane, tak? No ale to jest tył, to jest przód. Tak, i jak wiecie, ona jest taka all over size. Tak, jak możecie zauważyć, ja bardzo dużo takich mam koszulek, ponieważ ja wolę bluzki takie bardziej szerokie. I ona też była bardzo tania, bo była przeceniona z 30 zł na jedyne 10. I ostatnią już koszulką, którą kupiłam, też jest na krótki rękawek z Reserved. Jest to taka zwykła koszulka i ona też jest fajna, bo to jest też właśnie ten taki oversize. Tutaj mamy taką po prostu zwykłą aplikację i ta bluzeczka jest szara, trochę jaśniejszy szary od tamtej i ona była przeceniona z 30 zł na 10. I ostatnią koszulką, którą ja mam z Reserved, to ona jest w takie banany, taka oversize, zwykła, biała i ona była przeceniona z 30 zł na 20. Ostatnią rzeczą, jaką mam wam do pokazania, są to spodnie z H&M-u i w H&M-ie nic na przecenie, nic na promocji nie mogłam dla siebie znaleźć. Pomimo tego, że promocje były naprawdę bardzo duże, to te rzeczy z H&M-u nie bardzo mi odpowiadają. Nie fajnie po prostu na mnie leżą, więc postanowiłam kupić sobie spodnie, dlatego że wyczaiłam je na dziale dziecięcym. I tak one mniej więcej wyglądają, są to po prostu zwykłe rurki, tyle że nie jeansowe, tylko z takiego jakby... No nie wiem, jakby to nazwać ten materiał. Ja je wyczaiłam na dziale dziecięcym. Jak na dziale dziecięcym, to wiadomo, kosztują taniej niż takie zwykłe. I one żadną promocją nie były objęte. 60 zł. Takie spodnie ja je lubię, bo one są dosyć dopasowane. Oczywiście minusem jest to, że nie mają tutaj kieszeni. I tutaj telefon musimy wkładać do tylnej kieszeni. A jak wiecie, ja mam dosyć duży telefon i on mi tak nie bardzo tam pasuje. No ale tak mniej więcej wyglądają te spodnie. Mi się bardzo podobają i będę je po prostu nosić. Teraz przejdziemy już do kosmetyków, ale zrobimy taki mały przerywnik. Też w zwykłym sklepie, gdzie sprzedają farby i takie rzeczy, dlatego że byliśmy z rodzicami wybierać kolor ścian do jakiegoś tam pokoju i właśnie znalazłam coś takiego. Jest to niby doniczka, ale ja tutaj mam włożone pędzle i ona jest dosyć głęboka. Tutaj te pędzle, jak widać, leżą w środku, dlatego ja tutaj włożę jakiś materiał i jakieś ładnie to przyozdobię i tutaj te pędzle będą gdzieś tak wyżej, ponieważ bardzo mi się to podoba i będzie mi pasować do toaletki. I to chyba kosztowało 4 zł. 5 zł, 3,40, więc tak. W Biedronce kupiłyśmy taki zestawik i on był zapakowany w folię i był on bardzo tani, bo kosztował chyba około 17 zł. Jest to ta nasza klasyczna odżywka z sprayu Bliskur i oraz szampon, który ma 250 ml. Obie są z tej serii, także myślę, że fajny deal, bo odżywka i szampon, normalnie tą odżywkę kupujecie za 10 plus jeszcze szampon, więc myślę, że to wyszło bardzo, bardzo fajnie, atrakcyjnie. Kolejną rzeczą tu też jest szampon. Skusiłam się, żeby wziąć akurat ten, dlatego że pamiętam, że odżywka z serii Long Repair była naprawdę fajna i lubiłam tą odżywkę. Niestety szampon na początku sprawował się fajnie, ale to jest właśnie ta duża butla 400 ml i po właśnie jakimś tam czasie używania tego łupież po nim dostałam, dlatego że muszę teraz walczyć z łupieżem, więc myślę, że od czasu do czasu można, ale nie polecam kupować jednej butli 400 ml, bo włosy się przyzwyczajają za bardzo. Dalej, ostatnie dwa kosmetyki to już są takie nasze standardowe, stałe. Tu jest odżywka z Garniera Ultra Duo, ona kosztuje około 8-7 zł. I bardzo fajnie wygładza te włosy. Tak, od razu są inne. Od razu są inne. Miałyśmy taką odżywkę z Gliskura, taka złota. I powiem wam, że tamta odżywka to była po prostu tragedia. Ona nic nie robiła z włosami, tak jakbyście jej w ogóle nie nakładali. Tak, ale jak się nałoży tą odżywkę i jeszcze tą w sprayu, te włosy są cudowne, takie gładziutkie, aż fajnie się dotyka. No i ostatnia rzecz to jest ten krem z Nivea. My go bardzo lubimy, bo on nie zapycha. Także to jest cały haul, więcej już nie mam, jak tak patrzę. Dobra, i to był haul. Mało tych rzeczy, nie miałyśmy ich jakoś dużo, ale nie chciałyśmy nagrywać wam, że jakbyśmy tak, dopiero po jeszcze wakacje raz poszły do galerii i kupiły więcej rzeczy, to może tych rzeczy byście już nie znalazły. I też ten haul był długi, nie chciałoby wam się tego oglądać. Widzimy się w kolejnym filmie, pa! Pa, pa!